Boże, kurczę, jadę do Polski. Słyszałem. Ty przekniesz ten dzień, w którym ty podjąłeś tę decyzję. I faktycznie przeklinam. Opisałem sytuację, że mam te 800 zł emerytury, nie? Ponad pół wieku pracując na rzecz lokalnej społeczności. Tyle przecież, ile ludzi korzystało i jakie zdrowe społeczeństwo było dzięki właśnie mojej pracy. To właśnie w mojej rodzinie tradycje sięgają kilku pokoleń. W Polsce nigdy nie było żadnej szkoły o profilu bednarskim. Zawód przechodził zawsze z ojca na syna. Była to taka nawet owiana trochę tajemnicą, bo nie ukrywam, przez zawsze ten zawód był dość dochodowy, nie? A gdzie jest jakieś tam zawody dochodowe, że z tego są pieniądze, to jest jakaś tajemnica zawodowa. No i kilka pokoleń moich przodków trudniło się. Potem od bardzo młodych lat zacząłem też interesować się tym bednarstwem. Ze względu na swój wyjątkowy talent bardzo szybko osiągałem rezultaty, o których starzy mistrzowie mi nawet zazdrościli i nie marzyli. To bednarstwo bardzo dobrze się rozwijało na Podlasiu, bo było nawet kilku bednarzy, w zasadzie to byliśmy wszystko tak jakoś spokrewnieni z sobą i dlatego kilku nas tu było. W zasadzie nie kilku, no może pięciu w najlepszym okresie. Potem jak nastąpiły te zmiany, te gospodarstwa zaczęły podupadać, ludzie przestali mieć zapotrzebowanie ze względu nawet na koszt, na cenę. Spadło zapotrzebowanie na żywność ekologiczną, weszła żywność masowo produkowana. No to postanowiłem wyjechać z Polski. Udało mi się dostać tę wizę do Stanów Zjednoczonych. I właśnie tam w Stanach Zjednoczonych kontynuowałem swój zawód. Ale zawsze marzyłem o tym, żeby właśnie skoro jestem tak dobry, prawda, osiągnąłem taki poziom wykonawstwa, żeby zrobić coś, czego inni nigdy nie potrafili zrobić. I ta myśl zawsze jakoś mnie tak nurtowała i prowokowała do pewnego rodzaju zachowań. Bo między innymi dlatego wróciłem, będąc w Stanach, prawda, gdzie bardzo dobrze zarabiałem. No wróciłem tu do Polski, bo myślałem, że może tutaj właśnie zacznę robić sobie nowe wyroby, dostanę jakieś wsparcie, nauczę tego zawodu, bo jestem ostatnim już bednarzem. Nie tylko tu na Podlasiu, ale praktycznie w Polsce i nie tylko, bo już mało jest w ogóle bednarzy w Europie. I przyjechałem do tej Polski, ale tu popatrzyłem trochę, się rozejrzałem, że tu kurczę nie ma szans na teraz na jakąkolwiek działalność, ze względu nawet na to, że jest pogłębiające się to ubóstwo społeczne i nie ma zapotrzebowania na wiele rzeczy luksusowych. Zaczyna się produkt od tego, że trzeba jakiś pociąć na odpowiednią szerokość materiał. No, tak w zasadzie to najczęściej to się na duże jakieś beczki to się tnie na szerokość 10 cm klepka, nie? Potem trzeba tą klepkę specjalnymi strugami nadać jej kształt. W środku musi być wklęśnięcie, a po wierzchu wypuklona ma być. No i potem trzeba, żeby właśnie beczkę wygiąć. Cała sztuka polega na tym, że środek trzeba tak sfugować, to się nazywa fugowanie, na takim spuście, żeby środki tej klepki były szersze, no i a brzegi węższe, bo inaczej to się nie wygnie. Nie da się uzyskać takiego wygięcia. Poza tym teraz cała sztuka polega na tym, żeby tu na złączeniach spasować, żeby nie było szpar. Jest taki przyrządzik i trzeba tej każdej klepce nadać odpowiedni kąt. Do każdego rozmiaru beczki, do każdej szerokości muszą być inne kąty. Nie może być tak, że do beczki o małej średnicy dać taki sam kąt, jak do beczki o dużej średnicy. Tutaj właśnie, to od razu może nie, jest właśnie taki najnowszy mój produkt. To jest
uważam rewelacyjnej. Służy to, o, tak się otwiera na dwa razy. Proszę tu zobaczyć, do środka trochę brudno, nie wyjąłem tych. To zrobiłem właśnie z myślą o producentach wędlin. Bo tak, tutaj będą się peklować szynki w tym dębie. I wchodzi tutaj 20 parę szynek naraz. Ale nawet jakby w tym nie peklować, to jakieś różne pokazy, jakbyśmy chcieli pokazać, jak się produkuje nasz ten wyrób czy coś, to właśnie na pokazach za granicą szczególnie właśnie pokazać w takim, w czym to było peklowane, w takim pięknym wyrobie, bo takiego nigdy nikt nie robił. Właśnie dlatego to wymyśliłem, jak widać wszystkie zawiasy, wszystko z drewna i odmyka się na dwa razy, także można sobie raz otworzyć, a jak trzeba tam dostać się do środka dobrze, to drugi raz. Jest bardzo praktyczne, to jest specjalny mimośród do zamykania szczelnego. Tu z kolei to jest donica wisząca, też wykonana z dębu. Wszystkie elementy właśnie dopasowane ręcznie. Jest to bardzo pracochłonna rzecz. Powiem tak, że jak ja jestem no naprawdę szybki i super wprawiony, to tutaj muszę poświęcić z półtora tygodnia, nie, żeby tako jedno zrobić. No ale jak widać efekt i potem na pokolenia taka, jak w domu by wisiała, to kilka pokoleń może z tego korzystać, bo dom, w domu nigdy nie zgnije. Tu są takie, no, proszę popatrzeć teraz w kwiatach, jak to pięknie wygląda, drewno, kwiaty, nie, połączenie. Także, no, na razie możemy wyłączyć. Jak pracowałem właśnie, bo to życie, nie wiadomo, wszystkie interesy prawie, to większość interesów to prowadzą w Ameryce też Żydzi, tak? I pracowałem w firmie u takiego Żyda, który był właśnie przed wojną wyjechał z Polski i tam miał tą olbrzymią firmę, robił te alkohole i nie tylko, bo żywność. No i taką wysokiej jakości, no i byłem tam niezbędny, ale tam po iluś tam czasie nie, postanowiłem przyjechać do Polski, żeby tu zrealizować swoje marzenia i pomóc tutaj właśnie ludziom dalej odtworzyć te tradycje, z czego nic nie wyszło. Ale pamiętam zawsze do dziś, do końca życia będę pamiętał moment, kiedy zaszedłem, bo nie wiem czy wiecie, w Ameryce się nie mówi po nazwisku, tylko tam jest imię, nie? Mhm. I tak samo nie obchodzi się imieniem, tylko urodziny, nie? I właśnie zachodzę, Isaac miał na imię ten Żydek i mówię, Bos, kurcza. I on po polsku dobrze rozmawiał, ja mówię, kurcza, jadę do Polski, nie? A on tak siedzi, nic mi nie odzywa, nie? I się, kurcza, nie dosłyszał, czy co, bo on starowaty był. Bos, kurczę, jadę do Polski. Słyszałem. Ty przekniesz ten dzień, w którym ty podjąłeś tę decyzję. I faktycznie przeklinam. Mówi, tam nigdy nic nie będzie dobrego. Od wschód, na wschód, mówi, od Niemiec, to dobrze by było, żeby tylko były bory i gnieje. To dla świata by było najlepiej. Czy wiecie, jest taka możliwość, że premier, prawda, no tak, premier, może przyznać emeryturę specjalną za zasługi dla danego tego. No i właśnie nikt mi tu nie chciał z tych urzędników takiego pisma wysłać do premiera. No napisałem sam. Opisałem sytuację, że mam te 800 zł emerytury, nie? Ponad pół wieku pracując na rzecz lokalnej społeczności. No i jakaś tam urzędniczka trwała, pan tu zaraz przyjechali z opieki społecznej, z gminy Chorosz, czy ja tu jestem za bogaty, nie, czy jakie dochody tego, tam opinie. No i trwało to od wiosny do jesieni. Jesienią otrzymałem odmowne, jakaś tam urzędniczka, że mam za słabe zasługi. No to kurczę, piosenkarz jakiś jedną piosenkę zaśpiewał w życiu, czy wierszyk napisał i oni mają zasługi, tak? A ja nie mam takich zasług. No. Tyle przecież, ile ludzi korzystało i jakie zdrowe społeczeństwo było dzięki właśnie mojej pracy. Panowie, gdyby dzisiaj, kurczę, ci ludzie, bo to już, wie pan, tyle lat jednak, nie? To 75 lat, kurczę, to jak patrzę dzisiaj,
to już prawie w ogóle nie ma tych ludzi, nie? Którzy mnie szanowali, a naprawdę miałam poważanie u ludzi, wie pan, szacunek. Już, no to byli ludzie prości właśnie ze wsi, ale cenili pracę i cenili ludzi, a dzisiaj no, ciągle ludzi nie ceni. Coś, czego nigdy nie było, żaden mistrz tego nie zrobił, to jest taki bar na alkohole. Tam na dole są szafki, można stawiać butelki, tu się układa należąco na różnych poziomach. Wchodzi tych butelek tu bardzo dużo. No i tyle, no wszystkie elementy są robione ręcznie, z rzeźbą, włącznie. Zajmuje to dużo pracy, bo najgorsze to jest właśnie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, kurczę, że to wszystko na prostych, to łatwo wszystko połączyć, nie? Elementy. Natomiast tutaj nawet te beczki jak robię, to nigdy dwie takie same nie będą. Zawsze trochę coś tam musi się różnić, bo drzewo przy wyginaniu, każde ma inną twardość, nie? I inaczej się wygina. I nie ma takiej możliwości, żeby było idealnie, żeby tak można było sobie ten wzór wyciąć w ciemno i na wszystko, żeby pasowało. Całe życie się uczę. Mam mistrzowskie papiery w co najmniej 20 zawodach. I w każdym prawie zawodzie, jak gdzie się niczego nie tknąłem, to musiałem być najlepszy. Ale pierwszą szkołę, jaką skończyłem, to technikum przetwórstwa mięsnego. Bo moja mama, kurczę, zawsze mówiła, słuchaj synu, te wszystkie biznesy, to różnie to może być. Ale jak będziesz przy mięsie pracował, to przynajmniej z głodu nie umrzesz. Kurczę. Potem, jak skończyłem szkołę, to wtedy od razu po technikum to kierownicze stanowisko. To zostałem zatrudniony na kierownika masarni. Tu w PSS-ie na Marczuku była taka masarnia była. Ale kurczę, popracowałem tam trochę i musiałem się zwolnić. Bo tam wszyscy, ja byłem młody chłopak, nie? Tam wszystko byli starsi, ci mistrzowie jeszcze przedwojenni. To nauczyłem się dobrze robić te wędliny i potrafimy dzisiaj jeszcze tu na Podlasiu zrobić takie wędliny, że zadziwimy, kurczę, jeszcze będziemy lepsi od tych słynnych parmeńskich, Sereno czy innych tam, nie? Westfalskie. Jesteśmy w stanie jeszcze dzisiaj to zrobić, ale na to jakieś trzeba trochę środki. Głównie teraz, jak się mówi, już tak mówimy o tych żywności ekologicznej i tak chwalimy to polską żywność, że my tu mamy najlepszą. No to jest całkowita bzdura. Przecież takiej żywności w Polsce się w ogóle nie produkuje. To jest dzisiaj kapusta kiszona. Idzie do sprzedaży po tygodniu, tak? Kiedy w normalnych warunkach, w beczce, ja muszę ją kisić ponad miesiąc. I problem jest w tym, że trzeba codziennie wybijać otwory takim kołkiem, nie? Po co te otwory? Te otwory się wybija po to, że, i to trzeba ze 3-4 razy dziennie, żeby właśnie wyszła ta goryczka, żeby ten smak uzyskać właśnie najlepszy. I to jest właśnie bardzo uciążliwe, bo jednak co by nie mówić, jakiś wysiłek fizyczny, nie? Te otwory poprzebijać i jeszcze te 4 razy dziennie. Dlatego ta kapusta kiszona musiała być, ale gdyby nawet państwo dzisiaj do takiej kapusty dopłaciło, do produkcji tej kapusty, to by zarobiło krocie, zaoszczędziłoby krocie, inwestując potem w leczenie ludzi. Bo dzisiaj ekologiczna uprawa, prawda, żywności, warzyw, no, jest kłopotliwa, uciążliwa, no, trudna. Ale jeszcze jest garstka ludzi, którzy pomimo olbrzymiego wysiłku, jaki by w to włożyli, żeby mieli jakiś bodziec, że na tym zarobią, to jest szansa, żeby to jeszcze robili. I wszystko to można by było odtworzyć. Ale tu już jest ostatni dzwonek, bo jak panowie widzicie, ja już też mam 75 lat, nie? No to, że całe życie dobrze się odżywiałem, no to teraz to nawet porobiłem te wyniki, no i mamy jeszcze bardzo dobre. Póki co, ale nerwowo to już jestem, wie pan, jak patrzę, kurczę, jak chodzę, jak mnie traktuje, jak jakiegoś śmiecia, kurczę, to dla mnie jest niezrozumiale, no jakim kraju żyjemy. Kurczę, gdzie człowieka, który chce coś robić mądrego i potrafi, to się traktuje jak zło konieczne. Szczerze mówiąc, przez te wszystkie lata, które tu jestem w Polsce, starałem się tam dotrzeć do różnych urzędników, posłów, tam z nazwiska już może nie będę wymieniał, całkowita obojętność. Tych ludzi w ogóle nie interesuje los ludzi, los
ludzi z Podlasia, czy cokolwiek, jakaś działalność, tradycje, kultura. Nie. Interesuje tylko stołek i kasa. Tutaj z kolei jest pięknie pomyślany przyrząd dla naszych masaży, którzy by chcieli pokazać na wystawach. Ja zawsze mówię o wystawach światowych, narodowych, bo tak, to jest, tutaj się otwiera, można peklować mięso, tak? Potem można, mamy wszystko w jednym, bo kiedyś to było tych, trzeba naczyń było zbierać, nie? Bo tam gdzieś te maszynki mocować po stołach, a tu jest wszystko w jednym. I to jest świetna reklama by była, jeżeli mamy jakiś produkt mięsny pokazywać w świecie, to właśnie poprzez taki przyrząd, bo tu wszystko jest w jednym, mięso tu się dobrze pekluje, tu jest maszynka od razu, jeżeli chcemy robić kiełbasy, to mielimy tą maszynką mięso, musi przynajmniej to mięso doprawione już w przyprawa, w soli, 2 doby odstać tutaj w tym dębie, żeby nabrało tego aromatu i smaku i dopiero wtedy napychać. Tu jest od razu napycharka, tylko jelita się zakłada i wszystko mamy w jednym, prawda? I teraz wyobraźcie sobie, kurczę, to na jakichś pokazach międzynarodowych właśnie pokazać, wtedy wypromować nasz produkt, bo każdy jak popatrzy, to nawet z ciekawości kupi to kiełbasę, nie? Bo ze względu na to, że ona była tak robiona w takim czymś, nie? 800 litrów wejdzie tutaj tego alkoholu. No ale u nas póki co w Polsce to jeszcze tego alkoholu tam szczątkowe ilości się robi w porównaniu ze światem. To praktycznie nie ma co porównywać. Ale to jest tak wykonana. Patrzcie jak pięknie jest wygięta. Po prostu to jest tak zrobiona, że lepiej już zrobić nie można. Nie chwaląc. Z tego, że rzemiosła się żyje, żyło, dlatego ludzie szanowali to, co robili. My zresztą byli szanowani, no a co dzisiaj się dzieje? Jak ja, panowie, jak ja się czuję, kurczę, to w takich krajach jak Niemcy, prawda, jak są dumą, dzisiaj cały świat Żydów, Niemców, nie? Są ludzie szanowani. A dlaczego szanowani? Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście, dlaczego zawsze Niemcy są potęgą. Zawsze są. Taki urzędnik nie myśli o sobie, on myśli o wszystkich. Wiedzą, że wszyscy razem jesteśmy kimś. W pojedynkę jesteśmy nikim. I do niczego nie dojdziemy. I to jest ich cały sukces. Tak jak mówiłem, ja zachodzę do był Niemcem, zachodzę do niemieckiego urzędnika od kultury i ja wiem, że nigdzie nie muszę chodzić, że ten człowiek niebo i ziemię ruszy, żebym ja to robił, pracował, nie? I wszystko mi dostarczy. Bo przecież z tego potem zysk ma państwo, tak? Jak ja nic nie robię, jestem nędzarz, no to co ja mogę robić? Większą nędzę, tak? Właśnie, bo to potem trzeba zapomogi no, jakieś tak dalej. Ale kto tu nas rozumie? Jak teraz, kurczę, wiecie panowie, jak ja się czuję, kurczę, jakie poważanie miałem właśnie u Niemców, u Żydów, u tych takich ludzi. Przecież to arystokracja, wie pan, prowadzi te różne tam biznesy też, nie? I proszę pana, nawet był taki moment, że taki hrabia też miał te winnice. Proszę pana, przynosi mi, kurczę, wino za 2,5 tysiąca euro, nie? Kurczę, no dla mnie to, wie pan, no, tak aż było przykro, no bo kurczę, takie pieniądze, nie? Do wypicia. Ale u nich to jest normalka. A tu, kurczę, zachodzę do takiego marszałka, uciekają przede mną, nie chcą w ogóle ze mną rozmawiać. Ludzie.